ściśle scentralizowane, o bardzo wielu komórkach, pozwoliłem sobie nawet je zliczyć. Były trzy główne piony, czyli wywiad ofensywny, biura studiów i kontrwywiad. W sumie, proszę Państwa, 8 wydziałów, nie, proszę, 10 wydziałów i 3, co najmniej 30 referatów. Te liczby się oczywiście zmieniały. To były setki ludzi zatrudnionych na etatach, którzy zbierali informacje z bardzo szerokiego spektrum spraw. Od wywiadu przemysłowego, który potrafił zidentyfikować i zinfiltrować najważniejsze zakłady przemysłowe III Rzeszy działające na rzecz wojska. Zidentyfikować, zinfiltrować i naprowadzić aliantów na najważniejsze punkty produkcji nowych broni. Myślę tutaj chociażby o Peninsulę. Był w stanie rozpoznać plany obrony wału atlantyckiego. Miał gigantyczne, proszę Państwa, sukcesy. Oczywiście zdarzały się porażki, no, śmierć kolejnych dowódców tego pionu jest tutaj najlepszym przykładem, ale chcę zwrócić uwagę na to, że była to struktura niezwykle sprawna, niezwykle rozbudowana. Poza tymi jednostkami, które działały na poziomie Komendy Głównej, piony wywiadu działały w terenie do poziomu komend obwodowych. W każdej takiej strukturze był wyodrębniony pion wywiadu i on dostarczał również, proszę Państwa, informacje, które później były, rzecz jasna, przesiewane. Generalnie możemy stwierdzić, że w tym końcowym okresie okupacji niemieckiej były trzy takie duże siatki wywiadowcze. Jedna obejmująca teren Generalnego Gubernatorstwa o kryptonimie 52 KK Arkadiusz. Tereny zachodnie objęte były działaniami siatki o kryptonimie Stragan, a tereny wschodnie II Rzeczpospolitej siatki o kryptonimie WW-72 Prime. Proszę Państwa, podsumowując ten króciutki wstęp, chcę zwrócić uwagę na ocenę materiałów zbieranych przez polski wywiad dokonaną przez stronę brytyjską w czerwcu 1944. Sprawozdania, które docierały do nas w ostatnich miesiącach z polskich źródeł, należą do najcenniejszych, jakie otrzymujemy, i zawierały informacje o bezspornej wiarygodności, dając nam obraz niemieckiego przemysłu na wschodzie, znacznie bardziej wyrazisty niż na jakimkolwiek innym terenie. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, że to, co się zadziało w roku 1944 i 1945, zwłaszcza myślę tutaj o upadku powstania warszawskiego i o likwidacji tego centrum dowódczego, ale później też o rozkazie z 19 stycznia roku 1945, no, spowodowało, że ta niezwykle sprawna i godna najwyższych pochwał struktura w zasadzie, proszę Państwa, się rozpadła. O ile w odniesieniu do siatki o kryptonimie Stragan, no, dalsze jej funkcjonowanie traciło sens, bo tereny zachodnie zostały zajęte przez aliantów, o tyle, proszę Państwa, no, ta, która działała kiedyś na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czyli na terenach opanowanych przez Rosję Sowiecką, nie mówiąc już o siatce wywiadu ofensywnego o kryptonimie Pragnia, no, sytuacja wyglądała już inaczej. Generalnie, proszę Państwa, sytuację w roku 1945 mieliśmy taką, iż zarówno rząd polski na uchodźstwie, jak i naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych w sytuacji takiej, gdzie otrzymywało regularnie niezwykle drobiazgowe informacje, stanęło wobec sytuacji braku informacji. No właśnie, jak starano się, proszę Państwa, zaradzić takiemu stanowi rzeczy? Zacznę od sytuacji, jaka miała miejsce w kraju, proszę Państwa. Mianowicie, będę tutaj mówił głównie o tym głównym nurcie bałakowskim reprezentowanym przez organizację NIE, czyli Niepodległość, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraja, później Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. To, proszę Państwa,
Trzeba jasno powiedzieć, że delegatura Sił Zbrojnych na kraj, która w takim obiegu ogólnym osób zainteresowanych historią jest postrzegana jako kontynuator Armii Krajowej, była tak naprawdę grabarzem tej Armii Krajowej, to znaczy jej dowódca, pułkownik Jan Rzepecki, dążył do po pierwsze podporządkowania wszystkich tych inicjatyw, które po 19 stycznia, a przed utworzeniem Delegatury Sił Zbrojnych na kraju tworzyły się w terenie, ale po to, żeby te struktury później, proszę Państwa, sukcesywnie rozmontować i tak naprawdę na ich miejsce stworzyć coś absolutnie elitarnego. I to dotyczyło nie tylko, proszę Państwa, akcji rozładowania lasów, czyli akcji rozmontowania partyzantki, która w sposób reaktywny zaczęła działać na terenie, no zwłaszcza obecnej Polski Wschodniej, ale dotyczyło to również struktur wywiadu. Mianowicie Jan Rzepecki w maju roku 1945 odbył spotkania zarówno z ostatnim szefem oddziału drugiego Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli Zielińskim, jak i szefem kontrwywiadu Zakrzewskim. I w gruncie rzeczy z obu tych spotkań wynikało to, że głównym zamysłem Jana Rzepeckiego jest doprowadzenie do rozmontowania wywiadu w ogóle. To znaczy te struktury, które jeszcze działały, myślę tutaj głównie o strukturze pozostałej po o wywiadzie ofensywnym działającym na terenach wschodnich, czyli o pralni 2, one cały czas dostarczały informacji. Ci ludzie uważali, że ich głównym celem ich pracy no, jest dbanie o to, żeby informować swoich przełożonych o sytuacji, jaka ma miejsce, począwszy od Mińska Białoruskiego, poprzez Wilno, Brześć, Siedlce, Warszawę, Lublin. Tam wszędzie istniały w różnych okresach, ale jednak te punkty, które takie informacje zbierały. Jaka była reakcja tutaj, proszę Państwa, Jana Rzepeckiego? Otóż on stwierdził, że w gruncie rzeczy te informacje zbierane przez Pralnię 2 są no, niepotrzebne i tak naprawdę te materiały niszczył po przeczytaniu. Czyli mówiąc prosto, cała ta praca narażająca mnóstwo ludzi na śmierć była kompletnie niedoceniana. Doszło, proszę Państwa, do tego, iż 1 sierpnia roku 1945 Jachimek, który był szefem wywiadu w Komendzie Delegatury Sił Zbrojnych, de facto zwolnił ze stanowisk szefowej siatki wywiadowczej, jedynej, która pozostała z tej wyspecjalizowanej części pionu wywiadowczego Komendy Głównej Armii Krajowej i nakazał im tak naprawdę rozwiązanie owych podległych struktur. Dowodzący tą siatką Henryk Żuk, jak i jego zastępczyni Barbara Sadowska, nie chcąc zgodzić się na tego typu działania, postanowili szukać swojego dysponenta gdzie indziej. I tutaj dotykamy tego momentu, gdzie wyprawiają się na zachód i nawiązują kontakt z drugim korpusem, ażeby od generała Andersa otrzymać dyspozycje dotyczące kontynuowania działalności niepodległościowej w zakresie określonym przez no, nowego dysponenta, czyli przez wywiad drugiego korpusu. I proszę Państwa, to jest przykład tego, co w jakim momencie Pilecki znajduje się również w drugim korpusie i z jakiego punktu tak naprawdę on startuje. To znaczy mamy sytuację otóż taką, że wywiad poza tą wyspecjalizowaną komórką byłej pralni, później przemianowanej na pralnię 2, później port, później liceum, właściwie jako wyspecjalizowana struktura nie istnieje. Oczywiście, że w roku 1945 powstają struktury o charakterze wywiadowczym, czy to związane z Delegaturą Sił Zbrojnych na kraj, czy później ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, ale są to struktury budowane niejako od nowa.
ten element kontynuacji, bardzo ważny w działalności niepodległościowej, no, szczególnie w tak specjalistycznych działaniach jak wywiad, w zasadzie przestaje, proszę Państwa, za bardzo funkcjonować. To znaczy mamy tutaj do czynienia wielokrotnie z dosyć przypadkowymi naborami do tego typu siatek, nie mówiąc już o pewnych układach towarzyskich, które tak naprawdę burzą pewną koncepcję zachowywania konspiracji w ramach struktur wywiadowczych. To znaczy większość ludzi z tych tworzonych od zera siatek to są ludzie, którzy się znają z imienia i nazwiska, którzy wiedzą, gdzie mieszkają, często powiązani są więzami towarzyskimi i rodzinnymi, co powoduje, że z jednej strony, że oczywiście mają do siebie zaufanie, ale nakłada to na owe siatki no, takie odium niebezpieczeństwa, że jak ktoś zostanie aresztowany, to się to wszystko zacznie pruć. I tak też, proszę Państwa, jest w istocie. Czyli mamy tą siatkę o kryptonimie Pralnia 2, później Porti Liceum, która w sierpniu 1945 roku nawiązuje kontakt z drugim korpusem. I dwa słowa, proszę Państwa, o tych siatkach, które powstają niejako od zera, właściwie o trzech, które też odgrywają bardzo istotną rolę odnośnie zbierania materiału wywiadowczego i istotną rolę w informowaniu wolnego świata o tym, co się dzieje w Polsce. Pierwszą taką siatkę, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest siatka obszaru centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. Początkowo bez jakiegokolwiek kryptonimu w roku 1946 jest określana kryptonimem Stocznia. I proszę Państwa, jest to siatka zbudowana na głównie na kanwie byłych pracowników kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Mianowicie szefem tej siatki jest były szef kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego, czyli Wincenty Kwieciński. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę, że już u zarania tej, budowania tej siatki tworzą ją kierownicy 6 referatów kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego. W sumie jest tam kilkunastu byłych funkcyjnych, czyli takich, którzy mieli etaty w kontrwywiadzie warszawskim. I oni stanowią pewien kościec tejże struktury. Struktury bardzo rozbudowanej, dysponującej jak na warunki tej konspiracji parkowskiej bardzo fachowymi pracownikami, począwszy od informatorów, a skończywszy na analitykach. Struktury, która liczyła, no, bardzo to różnie wyglądało, ale do 100 osób, która osiągała bardzo duże sukcesy, byli w stanie wprowadzić swoją agenturę do Krajowej Rady Narodowej. Mieli bardzo szczegółowe rozplanowanie miejsc stacjonowania struktur aparatu represji w Warszawie, ale nawet mieszkań prywatnych czołowych działaczy komunistycznych, czy to Bermana, czy Bieruta, czy Żymierskiego. No, powiem tyle, że nawet planowali poprzez dojście do stołówki Krajowej Rady Narodowej wytrucie wszystkich członków owej Krajowej Rady, do czego stety albo niestety nie doszło, proszę Państwa. Była to niewątpliwie struktura mająca bardzo duży potencjał. No tylko właśnie, proszę Państwa, funkcjonowała w ramach Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. I o ile widzimy w lecie roku 1945 niezwykłą dynamikę wzrostu chęci służenia w tej strukturze, nawet za darmo ludzi, którzy są kierowani wyłącznie pobudkami ideowymi, o tyle kilka miesięcy później już widać wyraźnie, że ci ludzie nie widzą za bardzo sensu w dalszej służbie i niewątpliwie możliwości tej siatki się, proszę Państwa, kurczą. Drugą osłoną tej siatki w roku 1946 po pewnych perturbacjach jest siatka kierowana przez Halinę Sosnowską. Zresztą tutaj no, muszę powiedzieć, że kobiety zaczynają odgrywać niezwykle istotną rolę w działalności wywiadowczej. Być może poprzez swoje takie bardzo ideowe nastawienie do służby i do idei patriotycznej. I proszę Państwa, ta siatka zbiera informacje z bardzo szerokiego zakresu, tak jak powiedziałem, od spraw wojskowych poprzez gospodarcze, społeczne, polityczne. Z
Co ważne, proszę Państwa, siatka ma dopływ informacji od struktur terenowych, ponieważ obszar centralny obejmuje dwa okręgi, które są najsilniejszymi strukturami terenowymi konspiracji pankowskiej, czyli okręg białostocki, okręg lubelski. Stamtąd płyną informacje z poziomu każdego z obwodów. Te informacje są filtrowane i znajdują swoje miejsce w raportach miesięcznych sporządzanych przez tą siatkę. Proszę Państwa, taką siatkę niejako konkurencyjną w ramach Zrzeszenia WIN jest siatka, powstała we wrześniu roku 1945 na terenie obszaru południowego, czyli siatka Stonil, później Iskra i później Instytut Bakteriologiczny, tak, o ile dobrze pamiętam. Siatka, która wstępnie miała obejmować teren południa Polski, czyli od Podkarpacia aż po Dolny Śląsk, ale faktycznie zaczęła od razu wchodzić na teren siatki obszaru centralnego, no, tworząc pewną konkurencję. Z racji tego, iż tworzyła ona swoje punkty, tak zwane filie, a było ich w różnych okresach nawet do 10, były one tworzone przez ludzi obcych na tym terenie. Niewątpliwie była trudniejszą siatką do rozpracowania niż owa siatka obszaru centralnego i też jej żywotność, jak się okazało, była najdłuższa. Co, proszę Państwa, jeszcze można powiedzieć? Istniała jeszcze jedna siatka, a mianowicie tak zwane brygady wywiadowcze, egzystujące początkowo na terenie Okręgu Krakowskiego. Była to siatka zorganizowana w ramach delegatury rządu, ale przekazana do Armii Krajowej na poziomie Okręgu Krakowskiego i siatka, która również początkowo wychodząc z Małopolski objęła swoim zasięgiem teren całej Polski. Ona w jakimś stopniu, podobnie jak siatka Pralnia 2 i Port i Liceum, obejmowała teren całej Polski i była tworzona przez ludzi mających już doświadczenie wywiadowcze, bo większość jej konspiratorów to byli ludzie, którzy tworzyli owe brygady w okresie okupacji niemieckiej. Proszę Państwa, także tak wyglądał mniej więcej ten obraz siatek wywiadowczych organizowanych na miejscu. Jakie były główne problemy, zanim przejdę już do paru słów na temat misji Pileckiego, jakie były główne problemy z funkcjonowania tych siatek? Poza problemem czysto kadrowym, czyli brakiem ludzi tak naprawdę, podstawowym problemem była kasa, proszę Państwa. No, konspiracja pałakowska była konspiracją niedofinansowaną. Już w okresie okupacji niemieckiej pieniądze przesyłane przez rząd polski na emigrację nie wystarczały tak naprawdę na sfinansowanie działalności tego zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego, a przypomnijmy, no, po cofnięciu uznania przez rządy państw zachodnich dla rządu polskiego na emigracji, konta zostały zablokowane i źródło wyschło. W związku z tym na tak specjalistyczne działania jak wywiad po prostu pieniędzy zwyczajnie, proszę Państwa, nie było. Dlatego starano się jakoś zaradzić, organizując na przykład firmy, które stanowiły przykrywkę dla działalności wywiadowczej, które prowadziły normalną działalność gospodarczą i które miały dawać na to kasę. Albo po prostu prowadzono równolegle do działalności wywiadowczej akcje ekspropriacyjne, czyli po prostu zdobywania funduszy po to, żeby tych ludzi opłacać. Z czegoś, proszę Państwa, musieli żyć. Kolejnym problemem, jaki wydaje mi się był bardzo istotny dla owych siatek, to jest problem z weryfikacją informacji. Mianowicie, o ile w okresie Armii Krajowej mieliśmy to właśnie centrum dowódcze, gdzie były całe zespoły studyjne, które analizowały materiał zebrany, o tyle tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę decydowało doświadczenie osób, które kierowały tymi siatkami. Natomiast były oczywiście biura studiów, ale problem z weryfikacją tych danych moim zdaniem niewątpliwie był. No i proszę Państwa, ostatni taki problem, który wydaje mi się niezwykle ważny, a którego się generalnie nie zadaje, bo on skłania do smutnych konstatacji. Po co to, proszę Państwa, wszystko było? O ile materiały wywiadowcze zbierane w okresie Armii Krajowej służyły konkretnie jakiemuś celowi?
Zebranie informacji o Peninde posłużyło zorganizowaniu w sierpniu 1943 nalotu i zniszczeniu całej tej bazy tworzącej rakiety V2. To samo zlokalizowanie drugiego miejsca testowania rakiet na poligonie Bliznę pod Tarnowem. Wywiad również pomagał w ustaleniu sprawców zbrodni niemieckich na narodzie polskim. No ale po co? No po to, żeby później grupy egzekucyjne wykonywały wyroki. Tymczasem, proszę Państwa, to pytanie o cel jest, wydaje mi się, niezwykle zasadne, bo ono też usprawiedliwia ludzi, którzy odpływają z tych siatek. Oni po prostu przestają widzieć sens w zbieraniu tych informacji, w narażaniu się, ponieważ poza dawaniem świadectwa one do niczego nie służyły, niestety. I to trzeba sobie smutno, jasno powiedzieć. Jakie były sukcesy, bo nie chcę zakończyć tak smutno tego mojego wywodu przedługiego. Proszę Państwa, przede wszystkim sukcesem było dokumentowanie tego, co się w Polsce dzieje. Przypominam tutaj zwłaszcza młodzieży, że to była sytuacja taka, gdzie nie było wolnej prasy, nie było internetu. Wszystko było zmonopolizowane przez władze komunistyczne i to wywiad dostarczał informacji o tym, co się dzieje w Polsce. Był tą główną strukturą, która dokumentowała zbrodnie komunistyczne dokonywane zarówno przez Sowietów, jak i przez polski reżim komunistyczny na terenie Polski. Takim najważniejszym dokumentem jest raport przygotowany w październiku 1945 przez Wincentego Kwiecińskiego dotyczący zbrodni popełnionych przez komunistów na terenie Polski, począwszy od stycznia do czerwca 1945 roku. Zresztą podobny raport dotyczący drugiej połowy również został sporządzony, tylko myśmy do niego jeszcze nie dotarli. Co jest takim sukcesem, proszę Państwa, w tej dokumentacji, o której mówię? Cząstkowe, ale prawdziwe wyniki referendum 30 czerwca roku 1946. To dzięki działalności pionu wywiadowczego tkwiącego w tych strukturach terenowych dysponujemy wystarczająco reprezentatywnym zestawem prawdziwych wyników z referendum, czy to z terenu Białostoczyzny, Podlasia czy Lubelszczyzny, żeby stwierdzić, jakie były prawdziwe jego wyniki, czyli stwierdzić, że wyniki podane przez władze komunistyczne były absolutnym kłamstwem. I to samo, proszę Państwa, dotyczy wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu roku 1947. Takim, proszę Państwa, na pewno sukcesem jest memoriał do ONZ-u sporządzony w 1946 roku przez Połączone Siły Obszaru Południowego i Zarządu II Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i Obszaru Centralnego tegoż Zrzeszenia, w której nakreślono odbiorcy zachodniemu obraz sowietyzacji Polski na wszystkich możliwych płaszczyznach. To są, proszę Państwa, te sukcesy. Teraz dwa słowa o tym, jak w tym wszystkim, proszę Państwa, wyglądała siatka Pileckiego, moim skromnym zdaniem. A mianowicie, proszę Państwa, no na tym bezrybiu, mówiąc delikatnie, drugi korpus starał się zaanimować różnego rodzaju inicjatywy, które dostarczałyby wywiadowi drugiego korpusu informacje o tym, co się dzieje w Polsce. Ja zwrócę uwagę, że w tym samym czasie w drugim korpusie przebywają wysłannicy Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego, myślę tutaj o Zofii Dąb-Biernackiej Jagience, przebywają przedstawiciele siatki prania i zjawia się Witold Pilecki. Wszyscy ci reprezentanci otrzymują, proszę Państwa, zadanie zbierania informacji o tym, co się dzieje w kraju. Oczywiście ja nie jestem w tej chwili w stanie Państwu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie połączono sił wszystkich tych siatek i nie stworzono jednej super siatki. Być może uznano, że dublowanie pewnych działań da gwarancję tego, że w momencie wpadki jednej nie ustanie dopływ informacji z pozostałych dwóch. Ja tego, proszę Państwa, nie wiem. No wiadomo, że w podobnym okresie przedstawiciele czy to Pralni 2, czy siatki eksterytorialnej Wileńskiej wracają do Polski i zaczynają tą działalność o charakterze wywiadowczym. Ona
W przypadku eksterytorialnego okręgu wileńskiego jest bardziej ukierunkowana na wywiad dopiero od roku 1947 tak naprawdę. Pilecki przyjeżdża do Polski w grudniu 1945 z zadaniem zmontowania takiej siatki. No i jest pytanie, proszę Państwa, czy przyjeżdża do Polski z punktami kontaktowymi na konkretne struktury, które mają mu pomóc w zbudowaniu tej siatki. Powiem szczerze, że obraz, który się wyłania z dokumentów, nie do końca pozwala w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ można zaryzykować twierdzenie, iż cała ta siatka jest pewnym tworem eklektycznym, zbudowanym na kanwie znajomych Pileckiego z Tajnej Armii Polskiej, czyli z pierwszej organizacji niepodległościowej, w jakiej on rozpoczynał służbę w czasie II wojny, ze Współtowarzyszy Broni z Oświęcimia i ze Współtowarzyszy Broni z Powstania Warszawskiego. No, ale proszę Państwa, czy to jest rzeczywisty obraz jego dokonań? Ja chcę zwrócić uwagę na jeden dokument, który przy takim dosyć szybkim przeglądzie dziesiątków tomów akt wpadł mi w ręce, a mianowicie meldunek jego z 20 stycznia roku 1946, czyli złożony już w kilka tygodni po przyjeździe do Polski. I cóż on, proszę Państwa, pisze w tym raporcie? O tym pisze, że objechał już teren południa Polski i że chwilę wcześniej był na wschodzie, w lasach wśród oddziałów, sugerować, by zaczęły dla zachowania materiału ludzkiego wychodzić i legalizować się. Spalonym na torbie z zagranicy na zachód, lecz tak wygląda z daleka. Gdy się widzi tych ludzi, rozumie się, dlaczego w lasach siedzą. Panują tu niepodzielnie i czują się naprawdę u siebie w Polsce. Do Białegostoku dojechałem normalnym sposobem podróżowania. Dalej od miejsca do miejsca jechałem wieziony przez środki oddziałów leśnych. Byłem pod Grodnem. W lasach wszędzie panują nasi partyzanci. Proszę Państwa, no muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, zajmuję się badaniem Białostoczyzny od lat 20 paru, że nie mając konkretnych kontaktów na teren, zostałby zastrzelony jako potencjalny agent. Musiał dostać czy to od wywiadu drugiego korpusu, czy od, po kontaktach z przedstawicielami siatki prania, czy od okręgu ekstremalnego okręgu wileńskiego, kontakty na konkretne struktury terenowe. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Ponieważ w kolejnym z niewielu zachowanych dokumentów z roku 1946, z sierpnia, wspomina o tym, że właśnie w końcu sierpnia skończył objazd całej Polski i tych punktów kontaktowych, które udało mu się, proszę Państwa, zorganizować. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Ponieważ jeżeli sprawdzimy sobie osiągnięcia resortu bezpieczeństwa na gruncie likwidacji siatki Pileckiego, okazuje się, że zatrzymano 23 osoby, z czego 16 postawiono w stan oskarżenia. Większość członków tej siatki zatrzymanych przez resort bezpieczeństwa są to współpracownicy Pileckiego z Warszawy albo najbliższych okolic. To resortowi bezpieczeństwa udało się dosyć precyzyjnie namierzyć. Natomiast stworzona przez niego wersja, kupiona przez resort, iż dowodzona przez niego siatka jest tworem eklektycznym, zbudowany z przedstawicieli tych trzech kategorii, no funkcjonuje, proszę Państwa, do dzisiaj. Jaka była ona naprawdę, czeka to, proszę Państwa, w dalszym ciągu na swojego odkrywcę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, teraz kolejna Pana siatka Witolda w dokumentach. Co Pan powie na ten temat? Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim dyrekcji muzeum za zaproszenie, za promocję tego wydawnictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz? Tak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję dyrekcji muzeum za zaproszenie, za promocję tego wydawnictwa, zbioru tych dokumentów. Powiem szczerze, proszę o wyrozumiałość. Po raz pierwszy zasiadam przed tak szacownym
gremium, które ma ogromną wiedzę na temat rotmistrza i jego życia, dzieła. Także proszę o tę wyrozumiałość. Mam ogromną tremę, ale spróbuję się tutaj wypowiedzieć. Może, znaczy ja przyjąłem taką konwencję, że pewnie ten ogólny zarys działalności i siatki rotmistrza Pileckiego jest znany. Ja bym chciał zwrócić uwagę na parę takich elementów, które według mnie nie są wyeksponowane, a mają istotne znaczenie, a zwłaszcza nawiązując do, powiedzmy, że do obecnej sytuacji. Chodzi mi tutaj głównie o dokumenty, powiedziałbym, programowe, ideowe, które powstawały w tym kręgu siatki rotmistrza. Ale spróbujmy od początku. Dlaczego rotmistrz Pilecki zdecydował się wrócić do kraju? Młode pokolenie pewnie może się bardzo dziwić, że człowiek, który był w luksusowej sytuacji, był poza zasięgiem aparatu bezpieczeństwa i władz komunistycznych, jednak decyduje się i wraca. To oczywiście wynika z konsekwentnej postawy rotmistrza. Taki on po prostu był. Jak podejmował się jakiegoś zadania, to starał się je wykonać perfekcyjnie i do końca. Był człowiekiem, dzisiaj można powiedzieć, przedwojennym, wychowanym w zupełnie innej tradycji. Pewne wyjaśnienie znajduje się w tych dokumentach. To jest list do Marii Szerągowskiej, który napisał w czerwcu 1946 roku. Data jest chyba też znamienna, potem spróbuję do tego nawiązać. Gdzie daje pewne sygnały, czy daje pewną, przekazuje pewną wiedzę na temat tego, w jaki sposób powstała koncepcja organizacji NIE, czyli niepodległość. Jak on miał w tym udział? Wygląda to mniej więcej tak, że tak jak to przedstawia rotmistrz, w kręgu kilku kolegów, koniec 1943 roku, świadomość tego, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej. Armia Czerwona zbliża się do granic II Rzeczpospolitej. Przekroczyła te granice w styczniu 1944 roku. Powstaje koncepcja stworzenia organizacji, która nie miała nic wspólnego z konspiracją AKOS-ką. Czyli stworzenia organizacji zakonspirowanej głęboko, która miałaby prowadzić działalność przeciwko najeźdźcy i okupantowi sowieckiemu. To jak to rotmistrz opisuje, kilka osób przedstawia swoją koncepcję, jest to potem przeanalizowane, zebrane w jeden dokument, wysłane do Londynu i tam zaakceptowane przez wodza naczelnego, czyli generała Sosnowskiego, i z konkretnym już przekazem wraca z Londynu i tutaj już za pośrednictwem komendanta głównego Armii Krajowej, czyli generała Bora Komorowskiego, powstaje, gdyby, czy jest zainspirowana ta działalność na czele organizacji Niepodległość. Nie, powstaje ówczesny pułkownik, chyba jeszcze wtedy, a później generał Emil Fildrów. Nie. Jest to ten element tworzenia. Tak? To jest mniej więcej wiosna 1944 roku, kiedy organizacja nie zaczyna działać, powstawać. Oczywiście rotmistrz jest zaangażowany w tworzenie tej organizacji w takiej koncepcji, jaka obowiązywała. Powiedziałem o tej konsekwencji rotmistrza. Chciałem tutaj przytoczyć rotę, czy przysięgę, czy przyrzeczenie, jakie składali członkowie organizacji NIE. Brzmi to w ten sposób. Bogu i Polsce przysięgam walkę z wrogami na zwycięstwo i śmierć. Będę karany i posłuszny przełożonym, karny i posłuszny przełożonym, będę ofiarny i koleżeński, tajemnic dochował. Prosty przekaz, który wydaje mi się, że dla rotmistrza był obowiązkiem. Dlatego i tak chyba wyglądały te rozmowy najpierw w Niemczech po wyzwoleniu obozu, w którym przebywał rotmistrz, a potem we Włoszech i to, co znamy już z takiego publicznego przekazu, ta zgoda generała Andersa na to, żeby rotmistrz wrócił tutaj do Polski. Myślę, że tutaj głównie ten element dotrwania i
dotrzymania tej przysięgi, jeżeli chodzi o kwestię rotmistrza. No i drugi element organizacyjny. Rotmistrz zakładał, że zorganizuje tę siatkę w oparciu o członków organizacji NIE, których spodziewał się odnaleźć na terenie okupowanego kraju. To niestety nie wyszło, bo już po powrocie okazało się, że no, większość tych ludzi bądź nie żyje, bądź zaginęła w trakcie działań, bądź wyjechała. To jest jeden taki element, no, tutaj trzeba przyznać, że w tym momencie rotmistrz jakby złamał to przyrzeczenie i tą koncepcję organizacji nie wziął udział, zresztą nie tylko on, w Powstaniu Warszawskim. Najpierw jako szary, szeregowy żołnierz, potem już ujawniając swój stopień. No i tu pewnie też był taki element no, swego rodzaju wytłumaczenia się przed generałem Borem Pełczyńskim z tego posunięcia. Nie był jedyny, bo wielu członków wzięło udział w powstaniu. Trudno się zresztą dziwić w takiej sytuacji. Rotmistrz wraca do kroju razem z Marią Szerogowską. To jest koniec, zdaje się, listopada 40. 8 grudnia był w Warszawie, ale końcówka listopada przekraczają granice i zaczynają swoją wędrówkę do Warszawy. Ta wędrówka troszeczkę trwa. Jest mowa o tym, że odwiedzili Kraków, jest mowa o tym, że byli Zakopanem. I tutaj jeszcze jeden taki element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest pobyt, że dlatego, że pochodzę stamtąd, ale wydaje mi się bardzo istotny. Pobyt w Częstochowie. W dokumentach, co ciekawe, z tych wszystkich materiałów procesowych, rozpracowania, tak dalej, ta Częstochowa nie wychodzi. Rotmistrz nigdy praktycznie w żadnych, ja nie napotkałem, przynajmniej w tych protokołach zeznań, żeby wspominał o Częstochowie. W którymś momencie, zdaje się, w którymś zeznań z przesłuchań Maria Szerogowska wspomniała o tym etapie, ale nie było to drążone. Dlaczego on się tam w tej Częstochowie pojawił? No wersja taka nieoptymistyczna, ale ogólna to, że poprosił go o to jego gdyby podobieczny z obozu Murnau, Jan Mierzanowski. Młody człowiek, w tym czasie chyba około 20-letni, którego rotmistrz w obozie, być może wcześniej jeszcze w czasie powstania, no traktował jak syn. I zresztą Jan Mierzanowski miał być chyba takim jednym z członków siatki, miał przyjechać do Polski później. Najprawdopodobniej nie przyjechał dlatego, że no, nie miał zgody generała Andersa. To się wiązało z tym elementem dotyczącym zagrożenia rotmistrza i jego wezwania do kraju. Ten pobyt w Częstochowie miał się wiązać z odwiedzinami rodziców Jana Mierzanowskiego, przekazaniem informacji o tym, że żyje, że jest bezpieczny. Ale w jednym z wywiadów, jakie Jan Mierzanowski udzielił już później, w latach 50., twierdził, że ten pobyt to nie był tylko pobyt dotyczący odwiedzin rodziców, że w trakcie pobytu w Częstochowie rotmistrz nawiązał kilka interesujących kontaktów. To jest jak gdyby taki element tajemniczy. Tak? Jest to wysoce prawdopodobne, bo w okresie końcówka 45. roku Częstochowa no była takim taką małą Warszawą. To znaczy wiele osób z konspiracji warszawskiej przebywało na tamtym terenie. W styczniu generał Okulicki rozwiązywał Armię Krajową w Częstochowie. Przez długi czas Główne Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych miało swoją siedzibę, czy było na terenie Częstochowy. Więc tutaj być może jest kolejna tajemnica, co w tej Częstochowie się stało. Mówię, ten element nieujawniania tego pobytu w Częstochowie jest o tyle interesujący. Można założyć, nie chciał narażać rodziców, nie chciał narażać Mierzanowskiego, który miał przyjechać do Polski, ale może też nie chciał mówić o tym kontaktach, które nawiązał w Częstochowie. To jest taki, no, mówię, coś, co mnie w tym początkowym okresie frapowało, czyli jeden, to jest element budowania siatki na bazie organizacji NIE i montowania tej siatki w taki bezpieczny sposób.
Jest też kwestia, jakie instrukcje rotmistrz otrzymał, wyjeżdżając z Białego Korpusu. Twierdził, że tych instrukcji nie było, że to było bardzo ogólne. Ale jego działalność później już tu na terenie kraju wskazuje na to, że pokrywa się z instrukcją, która dotarła w czerwcu 1946 roku do Warszawy, którą przywiozła łączniczka czy kurierka drugiego korpusu. O czym też chciałbym później wspomnieć, jak to wygląda, to było istotne dla działalności. To, co pan doktor powiedział, rzeczywiście ta siatka wyglądała dosyć mizernie, ale no, mamy też świadomość, że rotmistrz był mistrzem konspiracji. To, czego dokonał w KL Auschwitz, w jaki sposób zorganizował tą konspirację, która tak na dobrą sprawę chyba nigdy przez Niemców nie została wykryta. Oni mieli jakieś ślady, ale no, czyli zorganizowanie tego w takich warunkach było, jak dzisiaj można powiedzieć, mistrzostwem świata. I pewnie też dlatego to powierzenie tej misji. Tutaj w tym momencie miało się to opierać na tak zwanych trójkach, czyli jest ta osoba wiodąca i dwie kontaktujące. Potem to się w sposób taki naturalny miało rozbudowywać, czy każda z tych osób zdobywała następnych, ale nie mogło to wykraczać poza tą trójkę, czyli taka zasada, że jedna osoba właściwie wiedziała tylko o jednej osobie, żeby jak najmniej z tego było. Zaleceniami tej instrukcji było również to, żeby nie korzystać z osób rozpoznanych, tak? Czyli tych, które testowały jakieś funkcje, które najprawdopodobniej były już rozpracowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Zresztą w tym liście Szołombrowskiej takim motywem, który mówi o powstaniu organizacji, nie, rotmistrz wspomina, że oni mieli świadomość tego, że tak zwane komunistyczne podziemie działające na terenie Rzeczpospolitej w czasie okupacji niemieckiej, to zajmowało się głównie rozpracowywanie Armii Krajowej struktur takich niepodległościowych, dlatego mieli świadomość, że te struktury były nieźle rozpoznane, dlatego nie chcieli korzystać z tych ludzi. Druga zasada funkcjonowania tej siatki to nieinformowanie ludzi z pomocy, których się korzystało. Tam się nie mówi o informatorach, ludzi, z których pomocy się korzystało, o rzeczywistym celu, do czego to będzie wykorzystywane. Rotmistrz zresztą skrzętnie ukrywał nieliczna liczba osób, chyba poza Marią Szelągowską i Tadeuszem Burzańskim, Makarem Sierackim, no, wiedzieli, z jaką misją on przyjechał. Reszta najprawdopodobniej mogła się domyślać, ale nigdy nie było to wyartykułowane. Czyli budowanie tej siatki w sposób takiego nawiązywania naturalnych kontaktów, wykorzystywanie tych naturalnych kontaktów, ale wśród ludzi już, jak to się określa, zalegalizowanych w administracji PRL-owskiej, no bo to było najistotniejsze, żeby stamtąd czerpać informacje. Tworzenie dokumentacji w formie pisemnej, nie tworzenie archiwum. No, wszystkie właściwie te elementy, które w razie wpadki no, powodowały uzyskanie materiału dowodowego przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, to miało być wyeliminowane. Że tak nie było, no, to nie pierwszy przypadek w historii konspiracji, że tak się zdarza. No, jednak to jest efekt pracy i każdy ma do tego jakiś sentyment. Sama kwestia działalności rotmistrza do przyjazdu łączniczki czy kurierki Danuty. Różne są na ten temat opinie, w każdym razie wszystko wskazuje na to, że ta instrukcja, te dokumenty spowodowało jakieś takie przyspieszenie czy intensyfikację pracy. Tutaj kwestia zasadnicza, to jest przywiezienie tego rozkazu o wycofaniu rotmistrza, czyli po jego powrotu do Włoch. Dosyć ciekawa sprawa, rotmistrz tego nie uznawał. Tam był taki element, że zainteresował się rotmistrzem Cyrankiewicz Józef, ówczesny, nie wiem, czy on wtedy już był premierem, czy wicepremierem. I to przedostało się, to zainteresowanie dotarło do drugiego korpusu i dlatego to polecenie powrotu do kraju. Rotmistrz to przedstawiał w jednym z swoich meldunków, zachowanych meldunków, które odnaleziono
w archiwum Marii Szerągowskiej w ten sposób, że przedstawił to jako anegdotę swojemu, może nie koledze, ale osobie, która razem z nim przebywała w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym, czyli obozie zagłady koncentracyjnym, to taka delikatna nazwa, w Auschwitz. John Brown, tak go określano, a był to Niemiec, więzień kryminalny z numerem 19 bodajże, jeżeli chodzi o numer obozowy, czyli jeden z pierwszych tych, którzy pomagali Niemcom organizować ten obóz, który przyjechał do Polski razem z też łącznikiem drugiego korpusu, czyli z Niewiarowskim Lechem. I ta była ta sytuacja opowiedziana w ten sposób, że Cyrankiewicz chciał wygłosić coś, co można by było nazwać odczytem na temat konspiracji w obozie. Ponieważ miał dosyć słabe pojęcie na ten temat, a słyszał o działalności Rotmistrza, oczywiście nie znał nazwiska Witold Pilecki, tylko Serafiński. W związku z czym trafem dziwnym stało się to, że w Krakowie, w mieszkaniu, znaczy tam, gdzie mieszkała matka Cyrankiewicza, przez jakiś czas przebywali autentyczni Serafińscy, tak? czyli ten, którego nazwisko przybrał Rotmistrz i jego żona. I Cyrankiewicz zgłosił się i niestety zorientował się, że to nie jest ta osoba, tak? Że to nie jest osoba, która ma jakąkolwiek wiedzę na temat obozu. I jak gdyby się z tego wycofał. Czy taki odczyt został wygłoszony, czy nie, ale anegdota, ta forma anegdoty została bardzo poważnie potraktowana, że to nie chodziło tylko o odczyt, ale o w ogóle zainteresowanie Cyrankiewicza Rotmistrzem. Rotmistrz w tym czasie jest w kraju, więc to polecenie wycofania Rotmistrza. Na co on się nie zgodził. No są takie pewne elementy, które wskazują na to, że próbował, nie wiem, może za daleko, jakby uniknąć jak najdłużej spotkania z łączniczką, dlatego żeby tego rozkazu po prostu nie otrzymać. Mówiłem na początku o tych dokumentach ideowych, programowych. Bardzo istotna według mnie gałąź, może za dużo powiedziana, działalności ludzi związanych z Rotmistrzem. Powstało kilka takich dokumentów i jednym z nich bardzo ważnym była taka odezwa do działaczy młodzieżowych. Kwestia autorstwa jest... Być może miał swój udział w tym Makary Sieracki jako człowiek związany z oświatą w tamtym czasie, Tadeusz Murzański. Jest to według mnie o tyle istotny dokument, który w 1946 roku, końcówka 1946-1947, nastawia bardzo ponurą diagnozę stanu polskiego społeczeństwa i polskiej młodzieży w drugim roku okupacji sowieckiej. Może nie będę cytował, żeby nie rozwijać i nie tracić czasu. Polecam, w tych dokumentach to jest, ale diagnoza była tego typu, że niestety, ale to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, to tak jak to słynne powiedzenie Rotmistrza, że Auschwitz to była igraszka, to tak to, jakie metody zastosował okupant sowiecki w stosunku do społeczeństwa, było ogromne niebezpieczeństwem w porównaniu z tym, co robił okupant niemiecki. To było po prostu wdzieranie się w duszę człowieka, młodego człowieka, lansowanie tego takiego konformistycznego sposobu bycia, uderzenie w wiarę katolicką, czyli podstawę, czyli tradycji, historii, bytowania tego narodu. To wszystko, które prowadziło do pójścia w kierunku zadbania niestety o własny interes i postępowania tak, jak to było w tym wzorze sowieckim, czyli korupcja, donosicielstwo, to wszystko, co męczy do dzisiaj. Wskazówki w tym dokumencie warte przeczytania, warte lektury i myślę, że do zastosowania na dzisiaj.
ogromne, bo płynie czasu. Coś dla mnie, jak pierwszy raz ten dokument zacząłem czytać, to było coś niesamowitego. Ja, mówiąc szczerze, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że tego typu człowiek nastawiony na tą działalność taką wywiadowczą, zdobywanie różnego rodzaju informacji strategicznych niemalże, a tutaj tego typu dokument ideowy, to z nas jest tak niesamowite, chyba na pewno prawdziwą diagnozą i aktualną. Zresztą myślę, że nie ma się co udzielić, to co pan doktor mówił. Ten pierwszy okres taki entuzjastyczny, a potem kwestia swego rodzaju wypalenia i zapytania, po co my to robimy, tak? Dlaczego? Wracając jeszcze do tej instrukcji z 1946 roku, z czerwca. Pierwszy taki leitmotiv, to zresztą dlatego mówię, że to prawdopodobnie o tym była też mowa już w drugim korpusie. Rozładowanie lasów, czyli zaprzestanie jakiejkolwiek działalności oddziałów leśnych, zaprzestanie działalności dywersyjnej. Wszystkiego tego, co prowadziło do, no niestety, ale wyniszczenia fizycznego tej najbardziej wartościowej substancji narodu. Oczywiście pozostawała kwestia, i to się też spotkało, jest tego odbicie w takiej odpowiedzi na tą instrukcję, że to nie jest takie łatwe, jak to zrobić, bo to nie jest tylko kwestia wydania rozkazu i rozformujemy się. Ludzie, którzy szli do lasu, mieli różne motywy. Oprócz tych motywów najbardziej szlachetnych, oni po prostu bardzo często uciekali przed terrorem. Nie chcieli ginąć w ubeckich więzieniach, woleli ginąć z bronią w ręku. Także wkradały się to takie elementy nie do opanowania. Lot mi się przekazywał, co jest ciekawe. W tym docieraniu do oddziałów leśnych on przekazywał, ta instrukcja miała przepisana na maszynie 7 stron. On głównie przekazywał 5 stron, czyli to, co dotyczyło tej podstawy. Natomiast nic nie pisał. Te następne dwie strony to były strony dotyczące budowania tej sieci obserwacyjno-informacyjnej i te zasady, na jakich to miało funkcjonować. Także taka ogólna uwaga z tych dokumentów. Instrukcja tak została przyjęta bardzo pozytywnie, ale ma jeden mankament. Pisał ją ktoś, kto bardzo dawno nie był w grach. I w tej odpowiedzi pojawiają się też te elementy tej diagnozy i stanu społeczeństwa. Kolejnym interesującym dokumentem, nie tak czysto, stricte wywiadowczym, jest to, co się wiązało z tą odezwą do działaczy młodzieżowych, czyli w tamtym okresie ludzie z otoczenia rotmistrza przeprowadzili swego rodzaju sondaż. I ten sondaż był, no, powiedzmy, że dzisiaj z punktu widzenia wartości takiej merytorycznej można by było kwestionować, ale takie były warunki. Kilkadziesiąt osób z kręgu studentów i uczniów szkół średnich, czy licealistów, niezwiązanych jeszcze i nie umoczonych, przepraszam za kolokwializm, w działalność organizacji komunistycznych, czyli mając związek z tymi jeszcze w tym czasie, 1946 rok, gdy jakaś tam swoboda w cudzysłowie funkcjonowania tych organizacji była. No i niestety też polecam lekturę, też miażdżąca konstatacja. Większość tych ludzi, absolutnie nie utożsamiających się i nie nastawionych ideowo na popieranie komunizmu, no, wchodziło właśnie w taki nurt, że ta odezwa ładna, ale to jest ponad to, co można zrobić w tych warunkach i idziemy w kierunku właśnie zapewnienia bytu sobie, osobom najbliższym. Także mówię, od tej strony dla mnie to jest zaskakujące, bardzo interesujące. Na to chciałbym zwrócić uwagę poza tymi aspektami działalności SIAN. Jeśli chodzi o jeszcze jeden element, na który chciałem zwrócić uwagę, to ludzie, którzy nie są tak do końca kojarzeni z SIAN, nie w tym powszechnym jeszcze do tej pory obiegu nie do końca funkcjonują. No jedna z tych osób to właśnie Jan Jerzynowski. On miał podobno do końca życia taki dylemat. Z jednej strony wdzięczność do generała Andersa, że uratował mu życie, bo najprawdopodobniej jakby tutaj dotarł do Polski, zostałby uwięziony, być może skazany. Na drugi to, że nie wykonał jakichś zobowiązań takich przyjacielskich w stosunku do rotmistrza. Chociaż w pewnym zakresie wykonał, bo w tej instrukcji z 1946 roku jest mowa o
też zaprzestanie jakiejkolwiek działalności wydawniczej, czyli produkowanie ulotek, gazetek, wydawnic, ponieważ to są takie elementy, które rzeczywiście no, bardzo szybko można wytropić. To niesie ze sobą i dużą liczbę osób i zaplecze, więc zalecano tak zwaną propagandę szeptaną, czyli przekazywanie z ust do ust pewnych wiadomości, które ktoś tam nabywał i rozpowszechnianie. W tej odpowiedzi na instrukcję no, przyjmowano to, ale zwracano uwagę, że ta druga strona też o tym wie i może to być taki element dezinformacyjny w ten sam sposób wprowadzany do obiegu. Dlatego mówiono o konieczności zorganizowania rozgłośni radiowej, która nadawałaby tutaj z zachodu, z tego wolnego świata na teren kraju, ale nie takiej, tutaj się zwraca uwagę, nie takiej rozgłośni, jak wtedy funkcjonowała, czyli tak zwane Radio London, czyli bum, 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 bo to było po prostu rozgłośnia, która przekazywała informacje z punktu widzenia brytyjskiego. Jeszcze wracając do Brytyjczyków. W tym liście do Marii Szewondowskiej dotyczącej powstania i tych założeń powstania organizacji nie, Rotmistrz pisze o czymś takim, że przekazując tę koncepcję do Londynu, do rządu, zwracamy uwagę na to, żeby nie dotarło to do naszych sojuszników uczestniczych, do Brytyjczyków, ponieważ miano świadomość, że ta wymiana informacji wywiadowczych między Brytyjczykami a Sowietami jest, w związku z czym zwracamy na to uwagę, żeby to było w czystej konspiracji. Wracając teraz do Mierzanowskiego. No, jak wszyscy starsi wiemy, powstało w końcu coś takiego jak rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, która nadawała audycje nie tylko informacyjne, ale i edukacyjne i no, w szerokim spektrum to, na czym chyba większość z nas się wychowała, mimo ogromnych trudności, czasami niektórzy chyba do dzisiaj mogą mieć jakieś problemy ze słuchem. A z drugiej strony ten słuch mógł być wyostrzony ze względu na to, że te rozgłośnie zakłócano. I w tej rozgłośni praktycznie od samego początku pracował Jan Mierzanowski do samego końca. Więc tutaj to się wypełniło od tej strony. I już na zakończenie. Druga osoba, bardzo ważna według mnie i zasługująca na chyba na takie potężne opracowanie. To jest Felicja Wolf. Anna Neumann, kurierka drugiego korpusu, właściwie biura planowania podopieczna w tym czasie, czyli w okresie, kiedy przyjeżdżała tutaj do Polski i kontaktowała się z grupą rotmistrza Wileckiego, czy właściwie z samym rotmistrzem, podopieczny korpulent na pokór Kademela, zastępcy szefa tego biura planowania, czyli takiej agendy wywiadowczej drugiego korpusu. Kobieta, która się przez całe swoje życie nie robiła nic, tylko służyła Polsce. Od dzieci Lwowa, czyli Orląt Lwowskich, poprzez POW, później przez działalność edukacyjną w okresie dwudziestolecia międzywojennego, potem konspiracja, łączniczka pierwszego komendanta Służby Zwycięstwa Polskich, czyli generała Tkarzyckiego, zresztą najbardziej chyba zaufana, wpadka, pobyt na Syberii, wyjście do przytworzenia Armii Andersa, dotarcie do Armii Andersa, drugi korpus i kursowanie cały czas na tej trasie między Włochami a Polską. Niesamowita osoba, w końcu zlokalizowana, gdyby zdekonspirowana, aresztowana, więziona, skazana na śmierć, na karę śmierci, nie chciała słyszeć o jakimkolwiek akcie łaski, poprosił jej adwokat, ona nie chciała nawet podpisywać tych dokumentów, w momencie, kiedy ten akt łaski już został zatwierdzony, jeszcze dziwo, że ona się nie nazywa tak, jak tam było podpisane, że nie nazywa się Felicja Wolf, tylko inaczej. Kilka tak zwanych życiorysów, znakomicie opracowanych, nikt tak na dobrą sprawę nie jest w stanie chyba na dzisiaj stwierdzić, który jest prawdziwy, który jest nieprawdziwy. I co najistotniejsze,
działała właśnie do końca życia. Jeszcze w stanie wojennym wynajmowała takie rzeczy, właśnie takie mieszkanko tutaj w Warszawie na Marszałkowskiej, gdzie przechowywano pracę, gdzie ukrywali się działacze podziemia solidarnościowego. Postać naprawdę prosząca się o takie mocniejsze upamiętnienie. I postać, która dała taki pewien sygnał. W jednym z raportów do pułkownika Demela, opisując swój pobyt tutaj w Warszawie i rozmowę między innymi z Witoldem Pileckim, stwierdziła, że Witold jest pełen entuzjazmu, że ma, no z jego wypowiedzi wynikało, że ma wtyczki w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego i że będą z tego jakieś duże korzyści. Ona to skomentowała w ten sposób, że według niej jest to ścieżka bardzo niebezpieczna i może się skończyć bardzo tragicznie, ponieważ wchodzi się na podwórko przeciwnika i do tego najbardziej zaciekłego. Niestety, no, to się sprawdziło. Tak? Siatka została zdekonspirowana w początkowym okresie, w tym pierwszym uderzeniu, takim majowym, czyli w 1947 roku, zatrzymano około 30 osób. Nie wszystkie zostały aresztowane, część została zwolniona. A z dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa wynika, że tak zwane rozpracowanie operacyjne dotyczyło około setki osób, które w taki czy inny sposób były kojarzone z tą siatką. Kończąc, jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Polecam lekturę. Wiem, że nie jest łatwa, bo to są jednak skany dokumentów, to w niektórych momentach dosyć słabej jakości, ale warto spróbować, warto się doczytywać tego, co jest w tych dokumentach. Oczywiście mając na uwadze to, w jakich warunkach to powstało. Nie wierzmy, kto je pisał. Nie wierzmy tak do końca w to, co tam jest napisane. Ale na pewno daje to pewien pokaźny ładunek wiedzy na temat i motywacji, i form działania, i w jaki sposób to było prowadzone. No i to też w jaki sposób zostało rozpracowane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, przyszła na mnie kolej. Mówiąc, mam powiedzieć Państwu o Witoldzie Pileckim po aresztowaniu. O tym, co się działo, kiedy Witold Pilecki przebywał tutaj na Rakowieckiej. Jak Państwo wiecie, aresztowany był 8 maja 1947 roku w mieszkaniu Makarego Sierackiego. Moment aresztowania jest absolutnie fenomenalnie opisany przez syna Makarego Sierackiego. Wówczas, jeśli dobrze pamiętam, 11-letniego chłopca, który widział moment aresztowania, widział moment, kiedy wszedł ten pan, na którego czekali i którego od razu wyprowadzono z mieszkania. Sam Makary Sieracki był wyprowadzony z mieszkania i aresztowany dzień później, 9 maja. Proszę Państwa, Witold Pilecki został przywieziony do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam przeprowadzono pierwszą rewizję. Ten dokument jest podpisany jeszcze nazwiskiem Roman Jezielski, czyli jego pseudonimem. Natomiast, proszę Państwa, protokoły przesłuchań są już podpisywane i zapisywane w ogóle na nazwisko Witold Pilecki. I proszę Państwa, tutaj są dwie uwagi. Pierwsza to to, że pokazuje, jak dalece ta struktura, którą kierował Witold Pilecki, była zinfiltrowana przez bezpiekę. Jak gigantyczną wiedzę miała bezpieka na temat tej siatki. A z drugiej strony, proszę Państwa, według mnie pokazuje, że od pierwszego momentu, kiedy Pilecki znalazł się w rękach bezpieki, podejmuje grę z ubekami po to, żeby ochronić, dojdę do tego, po to, żeby z jednej strony ochronić drugą siatkę, która właśnie poniekąd wychodzi nam troszkę siatkę krajową, siatkę, która działała na wschodzie, która działała za kordonem, a z drugiej strony tak po
prowadzi tą grę z bezpieką, że w zasadzie nakierowuje funkcjonariuszy UB na wyłącznie tą jedną strukturę, w której on działa, tą jedną strukturę, która jest dekonspirowana. My nie mamy wiedzy na temat pozostałych siatek, które Witold Pilecki stworzył. Mamy tylko pewne wskazówki, że działała siatka właśnie w kraju, gdzie, po którą on się poruszał. Tu, panie dyrektorze, to, że on był w Krakowie i był w Częstochowie, to nie był przypadek, bo on poszedł po prostu nad adresami, które otrzymał już będąc we Włoszech, gdzie miał się zjawić i wykonać pierwsze zadanie, zrobić rozeznanie terenu. Kilka lat temu rozmawiałem z Leszkiem Żebrowskim, jest na sali, na temat siatki wywiadowczej, którą stworzył Witold Pilecki w wojsku. Tutaj w tych dokumentach nie ma w ogóle wyjścia na te informacje, na tą siatkę. Więc to, co się znajduje w tych dokumentach, pokazuje, jak dalece Witold Pilecki grał i jakim był wybitnym wywiadowcą, jakim był oficerem wywiadu. Z jednej strony po doświadczeniach w Auschwitz, z przygotowaniu raportów z Auschwitz, absolutnie fenomenalna pamięć, absolutnie fenomenalna analiza tego, co się działo w Auschwitz. Myślę, że podobne dokumenty były tworzone na potrzeby Zachodu. Pytanie, gdzie one trafiły? Do kogo one trafiły? Czy trafiły do drugiego korpusu? Czy trafiły gdzieś indziej? Czy trafiły na przykład do wywiadu brytyjskiego, do wywiadu amerykańskiego? Tego nie wiemy. Podstawowa uwaga, tutaj Tadeusz Burzański zwrócił też na to uwagę. Nie ma dokumentów, które tworzył i wysyłał na Zachód Witold Pilecki. One gdzieś są. Pytanie, w którym archiwum? Bo nie ma. Kilkakrotnie badałem archiwa Studium Polskich Podziemnej Instytutu Sikorskiego. Tam są po prostu drobiazgi. Praktycznie nieistotne drobiazgi dotyczące działalności Witolda Pileckiego w Polsce, w kraju. Natomiast on wysyłał regularnie meldunki. I to jest też pytanie, gdzie one trafiały. To, co powiedział Tomasz Łobuszewski i pan dyrektor, że Witold Pilecki jeździł po Polsce. W tych dokumentach, w tych zeznaniach, w tym, co ustaliła bezpieka, nie ma nawet śladu w zasadzie tych tras, które on przemierzał. A już w ogóle nie ma śladu o tym, że on się znalazł za kordonem, że był pod Grodnem, że tam miał kontakty z oddziałami partyzanckimi. Tutaj w zeznaniach Witolda Pileckiego nie ma nic. Natomiast są pewne takie wskazówki dotyczące ludzi, którzy razem z nim byli aresztowani. Ja stawiam taką tezę, że Witold Pilecki doskonale był zorientowany, że ta pętla wokół niego się zaciska i miał wiedzę na temat, kto jest w siatce warszawskiej, kto może go zdradzić, kto infiltruje tą siatkę. Natomiast ponieważ tych dodatkowych swoich kontaktów nie opierał na ludziach związanych z tą częścią swojej działalności wywiadowczej, o tamtym z jednej strony nie mówił, z drugiej strony był spokojny, że się nie zatranspirował. Ale dojdźmy do momentu, kiedy trafia na Rakowiecką. Proszę Państwa, pierwsze dni spędza w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Tam jest bardzo intensywnie przesłuchiwany. Tam też się orientuje o tym, co bezpieka mniej więcej wie na temat jego działalności konspiracyjnej i działalności wywiadowczej. 12 maja jest podpisany nakaz przyjęcia na Mokotów. Ale proszę Państwa, to jest ten nakaz. Ale proszę Państwa, Witold Pilecki na Mokotów trafia 17 maja o godzinie 15.30. To jest teczka więźnia i tutaj jest dokładnie zapisany moment, kiedy Pilecki trafia na Mokotów. Proszę Państwa,
Najprawdopodobniej odbyło się to, został przyjęty do biura, gdzie więźniom przekazywano dokumenty, przekazywano, robiono im fotografie. Niestety tego pomieszczenia nie ma w tej chwili. Tam w okresie służby więziennej zostały zrobione toalety. To jest parter po drugiej stronie zegara. Tam byli przyjmowani więźniowie, którzy przywożono na Mokotów. I tam wiele osób, które w tamtym czasie trafiły na Mokotów, opowiadały nam, jak to się odbywało. Między innymi absolutnie wyjątkowy człowiek, pan Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik, który opisał pobyt na Mokotowie, między innymi z majorem Łupaszczym, Jelarzem Łupaszką, z Łukaszem Cierpińskim. Proszę Państwa, trafia do celi 37 i to jest cela, którą my zidentyfikowaliśmy, która jest udostępniona. Ona ma w tej chwili ma inny numer. W ogóle numeracja na 10 pawilonie została zmieniona w późniejszym czasie, ale czy był jeszcze w innych celach? Najprawdopodobniej tak, ponieważ więźniów co jakiś czas przerzucano do innej celi. Od razu był w tej celi 37, jeszcze z nim siedziało 7 osób, w tym dwóch tajnych współpracowników. Jeden o pseudonimie Gołąb, drugi Koma. I ci ludzie bardzo dokładnie informowali bezpiekę, jak Pilecki się zachowuje, jak reaguje na to, co było w czasie przesłuchania, jak reaguje, co opowiada. Na przykład jedno z donosów bodajże agenta Gołąb było takie, że wrócił z przesłuchania bardzo poruszony, ponieważ zorientował się, że on raczej już z Mokotowa nie wyjdzie. Z kolei inne donosy dotyczyły jego zachowania, jaki był stosunek ubytów do nich, jak on ukierunkowywał zeznania, między innymi tam jest kwestia Szelongowskiej, gdzie Pilecki zeznaje, że tak, ona przepisywała, chroni ją, w początku ją chroni, wystawia, że była jego maszynistką, ale jednocześnie chroni, że to nie jest oficer wywiadu drugiego korpusu, tylko jest to po prostu maszynistka. No. I to jest niezwykle istotne. Proszę Państwa, jak będziecie Państwo czytali te dokumenty, protokoły przesłuchań Pileckiego, z tego wynika absolutnie to, że on chroni swoich ludzi. Nawet tych, których bezpieka już miała w swoich rękach. On ich chroni, pomniejsza ich rolę, bierze wszystko na siebie. Ale jest to absolutnie bardzo świadome, żeby skupić uwagę ubeków na tej grupie tylko, która została aresztowana. No bo skoro, proszę Państwa, skoro w styczniu on już objechał południe Polski, objechał Białostocczyznę, był pod Grodnem, proszę zobaczyć, jak on intensywnie pracował. I w oparciu o kogo? Tej wiedzy nie mamy. To jest wszystko przed nami. Proszę Państwa, grudnia 1947 roku, czyli dość szybko to śledztwo trwało i wygląda na to, że było dość dobrze tak ukierunkowane przez niego i nie wypłynęły żadne poboczne wątki, zapadło, podpisał postanowienie dokument o postawieniu mu zarzutów. 3 marca rozpoczął się proces Witolda Pileckiego. Siatka Witolda Pileckiego, proszę Państwa, to jest Szelongowska, Płużański, Sieradzki, Różycki, Kałucki, Jamot-Krzywicki, Nowakowski. To jest trzon tej siatki. Ale nie ma następnych nazwisk, nie ma następnych wyjść.
Nie ma niczego tak na dobrą sprawę. Są jeszcze, jest jeszcze 15 osób, które były sądzone w tak zwanych procesach odpryskowych. Sprawę Witolda Pileckiego, to jest Wachimowicz, jeden z tych, którzy wystawili Pileckiego, Czesław Bejt, Knyrewicz, Jaworski, Kuczyński, Kielin, Sturm der Strem, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej PSL, PPS, URN, Skłodowska, Sieracki, Helena Sieracka, Furmańczyk, Glinka, Kolarczyk, Sznewel, Wolańska i Barbara Otwinowska. Pozwólcie Państwo na refleksję, absolutnie wybitna postać, a to absolutnie wyjątkowa niewiasta, która była przyjacielem naszego muzeum, przekazała do nas swoje archiwum, swoją bibliotekę, współpracowała bardzo, bardzo mocno z nami, a jednocześnie, proszę Państwa, tworzyła absolutnie wyjątkowe środowisko. Środowisko więźniarek z Fordonu, tak zwanych fordonianek. I to dzięki pracy pani profesor Otwinowskiej powstały absolutnie wyjątkowe wydawnictwa, między innymi poezja więźniarek z Fordonu, wspomnienia więźniarek z Fordonu. Proszę Państwa, proces trwał do 15 marca i 15 marca ogłoszony został wyrok na siatkę Witolda. 3 maja Sąd Najwyższy otrzymał wyroki, ale przychylając się do opinii składu sędziowskiego WSR, utrzymał karę śmierci dla Witolda Pileckiego i Tadeusza Płużeńskiego, natomiast ze względu na, że to kobieta, to wskazano, że Maria Szelongowska ma mieć karę dożywotniego więzienia. 3 maja Sąd Najwyższy ogłosił swój wyrok. Witold Pilecki napisał do Bieruta 7 maja pismo o zmianę wyroku. Tutaj będziecie w tej publikacji Państwo mogli to przeczytać. Agent NKWD, który Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, skorzystał z prawa łaski w stosunku do Tadeusza Płużeńskiego i Marii Szelongowskiej, zamieniając ich wyroki śmierci na dożywotnie więzienie. Natomiast Witold Pilecki został, wyrok śmierci na Witolda Pileckiego został utrzymany. Zamordowany został 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30, tak jak wskazuje protokół wykonania kary śmierci, ale już w tym momencie mamy pewną wątpliwość, gdzie Witold Pilecki został zamordowany, ponieważ są dwie wykluczające się relacje. Jedna, że został zamordowany w tak zwanym Białym Domku. To był dom, to był taki budynek na tyłach 10 pawilonu. To był budynek, gdzie wykonywano wyroki śmierci. On nie istnieje. Tam stoi w tej chwili budynek, który wybudowany został w 50 roku i miał numer 12. Później w okresie Solidarności słynął z numeru trzeciego i to jest ten budynek, który był w wyłącznej dyspozycji Służby Bezpieczeństwa. I w piwnicy tego budynku najprawdopodobniej zachowały się fundamenty tego Białego Domku, który był tak nazywany przez więźniów. Druga relacja jest to ściana straceń, ta, która jest ogólnie dostępna, gdzie można, do której można podejść i widać na niej ślady po kulach. Gdzie został zamordowany, nie wiemy. Nie możemy jednoznacznie wskazać tego miejsca. Ale ja tutaj odwołam się do Zofii Pileckiej, że ponieważ nie ma grobu, nie ma gdzie składać tych kwiatów, nie ma gdzie zapalić świecze, to to miejsce jest całe więzienie na Potowskie.
I myślę, że tak powinniśmy patrzeć na Witolda Pileckiego, na jego historię, na jego walkę. I myślę, że przed nami jest jeszcze ogrom pracy, żeby odnaleźć raporty, z jednej strony odnaleźć raporty Witolda Pileckiego, które były wysyłane na Zachód. To jest jedna nasza, a druga to, że może uda nam się kiedyś odtworzyć siatkę Witolda Pileckiego, tą ogólnopolską, którą wykorzystywał w swoich wyjazdach spotkaniach na terenie Polski. Mówię na terenie Polski, mając na myśli również ziemię grodzieńską, która czysto polska jest. I z drugiej strony może uda się odnaleźć chociaż ślady siatki wojskowej Witolda Pileckiego, bo ona pojawia się informacja, że była, natomiast nie mamy absolutnie żadnych wskazówek, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Czy, proszę Państwa, z mojej strony to wszystko. Ja bym może zaproponował kilka pytań, może Państwo byście byli. Jeżeli są na sali osoby, które chciałyby zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę. Przepraszam. Niczym gatunek, w którym zaawansowany Pilec, jeśli pochowuje kwinie, można byłoby sprawdzić. Ale czy był ten moment brany ze ściany? Tam się mordowali. Proszę Pana, ściana była wielokrotnie tynkowana, ściana była malowana i tam żadnych śladów genetycznych nie odnajdziemy. Proszę pamiętać, że szczególnie w okresie po 56 roku pierwsze malowanie ściany, drugie malowanie ściany, potem tynkowanie, dwukrotne tynkowanie, bo tam są dwa rodzaje tynku użyte w ogóle, a w zasadzie tym najważniejszym, którym były zaklejane ślady po kulach, to był tak nieprawdopodobny beton, nieprawdopodobnie mocny beton, że konserwatorzy odmurów, konserwatorzy zabytków, którzy pracowali nad tym, żeby to odsłonić, zniszczyli sobie narzędzia. Był tak nieprawdopodobny most. Proszę Państwa, zapoznając się z tymi dokumentami, nurtowało mnie, nurtuje do tej pory pytanie, dlaczego władze komunistyczne zdecydowały się na zamordowanie Witolda Pileckiego. Osoby, które już w tamtym czasie, to nie była wiedza tajemna, dokonała tego, czego dokonała w KL Auschwitz. Były przecież interwencje w jego sprawie ze środowisk żydowskich. Tutaj nie mówiliśmy o tym, ale jest historia związana z książką Lwym mojego podwórka Jarosława Neverlego i historia, która mówi o tym, że Witold Pilecki uratował jego matkę, uwalniając ją od szmalcownika. Pytanie, dlaczego? Dlaczego zdecydowano się na to, żeby go zamordować, a nie zastosować w stosunku do niego prawa łaski? Nawet jeżeli tego nie chciał. Tak, to jest sprawa Cyrankiewicz. Tak mi się wydaje. Tym tropem wyszedł. Tak. Czyli ta chęć ujawnienia roli Cyrankiewicza, tak? Prawdę o tym, jaką rolę odgrywał Cyrankiewicz. Legenda, że to on tak. Był twórcą ruchu oporu. Ja sobie zadaję takie pytania, z drugiej strony wypracowuję jakąś taką koncepcję na to, co mogło być. Na pewno, to pewne elementy, tak, Cyrankiewicz zresztą odmówił jakiegokolwiek wstawiennictwa za Witoldem Pileckim i to chyba nie tylko ze względu na to, że go nie znał, nie chciał znać, ale to było istotne. No, jakby na to nie spojrzeć, to w okresie PRL-u ten Auschwitz, jeszcze wtedy nazywany Oświęcimiem, no to był takim elementem przypominanym. Ja sam pamiętam, jak do śmierci. Co roku w rocznicę radio, telewizja ogłaszała ten moment tak zwanego wyzwolenia. No nawet pierwszy Tygrysek, który był na ten temat, to były dymy nad Birkenau. Moja teoria jest taka.
związana z Różańskim. Różański był wybitnie perfidnym typem. On grał z podziemiem i z ludźmi podziemia w sposób zupełnie cyniczny. Bazując na tym, o czym mówiłem na początku, jeżeli chodzi o Witolda Pileckiego, czy całe pokolenie. Na tym, że dla nich słowo honoru, honor oficera było rzeczą taką, którą nie było żadnej dyskusji. Tak? Jest taki moment, bodajże w filmie o generale Nilu, czy już nie pamiętam, czy w spektaklu dotyczącym rozmieszczeń, którą, nie wiem, być może to jest fikcja literacka, ale pan Różański to przesłuchiwał, tylko mówi, że słuchajcie, myślę, że to jest przedwojenna podchorążówka, że my się znowu będziemy tak bawić w tego typu zagrywki. Tak? W Witoldzie. Tak, w Witoldzie też. Tak. I to jest to, no przecież mamy tego ślady, tak? Jest chociażby Fieldorfnik, który został zamordowany tylko prawdopodobnie dlatego, że nie chciał pójść na układ stworzenia jakiejś fikcyjnej organizacji, tak? Czyli kolejnej jakiejś maskirowki na styl sowiecki. Jest przecież Malesa, która została też w taki sam sposób no, oszukana, tak? W dobrej wierze. I nie wiem, czy Różański nie proponował również Witoldowi Pileckiemu stworzenie czegoś takiego, jakiejś fikcji, która miałaby przynieść korzyść, to co potem zrobiono z Piątą Komendą Wina, tak? Czyli zupełnie fikcyjna organizacja, która była kierowana, prowadzona, nastawiona na uzyskanie wiedzy z Zachodu. Nie wiem, taki materiał do przemyślenia. Adrian, do wypowiedzi pana dyrektora. Wydaje mi się, że wbrew takiej opinii obiegowej w resorcie bezpieczeństwa, proszę państwa, nie siedzieli idioci. Oczywiście mamy całą gromadę degeneratów, którzy byli od łamania kości, natomiast w centrum siedzieli ludzie przeszkoleni, doskonale znający techniki pracy operacyjnej. Jeżeli kogoś nie zamordowali, albo kogoś zamordowali, to mieli w tym określony interes po prostu, zwyczajnie, byli pragmatyczni do bólu. Byli gotowi zabić swoich współpracowników po tym, jak posłużyli się nimi w odpowiednich grach. Nic nie chroniło przed śmiercią, jeżeli wymagał tego interes partii. I to jest zasada bolszewicka od czasu rewolucji październikowej, którą nasze służby w sposób komunistyczny, w sposób chlubny kontynuowały. Znaczy chlubny w cudzysłowie. Dlaczego go zabito? Proszę państwa, pan dyrektor tutaj wymieniał postacie, czy to Malesy, podobnie został podprowadzony Ciepliński przecież przed Różańskiego. No, trzeba mieć tą drugą stronę, która jest podatna na pewnego rodzaju sugestie. Wydaje mi się, że Różański doskonale wiedział, że ta druga strona po prostu nie jest podatna. I wydaje mi się, że skoro my tutaj sobie dywagujemy, proszę państwa, na temat tego, że w gruncie rzeczy Pilecki ujawnił tylko wierzchołek Góry Lodowej, a reszta pozostała nierozpoznana, czy państwo uważacie, że resort bezpieczeństwa nie miał podobnej konstatacji? Jacek Różański nie był człowiekiem pozbawionym zdolności umysłowych, był niestety degeneratem o wysokim poziomie inteligencji. I on sobie doskonale z tego zdawał sprawę. No to jaki jest sens dla przedstawicieli władzy komunistycznej zostawiać człowieka, który a. nie został złamany, b. nie ujawnił czegoś, co dalej istnieje w terenie. On dalej stanowi zagrożenie. Tak uważam. I takie zagrożenie należy, proszę państwa, wyeliminować. Zresztą spójrzmy sobie na też ten kontekst związany ze śmiercią Pileckiego. Giną główni agenci, którzy go rozpracowali po to, żeby zakryć całe kulisy sprawy operacyjnej, mimo że odegrali niezwykle istotną rolę. Archimowicz był człowiekiem, który zdradził Armię Krajową jeszcze w 1942 roku. Proszę państwa, był dowódcą oddziału NKGB zajmującego się zwalczaniem polskiego podziemia na Nowogródczyźnie. I nie zawahali się przed tym, żeby człowieka pozbawić życia. Także no jeżeli tych zabili,
Stanisława Leszka Kuchcińskiego, człowieka, który naprowadził tak naprawdę resort bezpieczeństwa na siatkę Pileckiego, począwszy od rozpracowywania Komendy Obszaru Centralnego WiN-u i przeniósł ogon, który za nim chodził właśnie na siatkę Pileckiego, został zabity w ogóle bez jakiegokolwiek sądu, proszę Państwa. Mimo że odegrał niezwykle istotną rolę. Oczywiście my w 100% nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że był pożytecznym idiotą, czyli takim, który ciągnął za sobą ogon, czy też był zawerbowanym agentem, który świadomie brał udział w tej rozgrywce. Bez względu na to odegrał niezwykle pozytywną rolę dla resortu bezpieczeństwa i spotkało go, proszę Państwa, to co wielu innych współpracowników sowieckich i później komunistycznych polskich służb specjalnych, czyli po wykonaniu swojej roboty dostał kulę w łeb i został zakopany gdzieś przed rożnym dołem. No to jeżeli tak potraktowano ludzi, którzy odegrali tutaj niezwykle istotną rolę, no to biorąc pod uwagę ów rachunek, cóż mogło innego, proszę Państwa, spotkać Witolda Pileckiego, człowieka ideowego. No niestety mówię to cynicznie, ale tak to wyglądało ze strony resortu bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś nie był przydatny, nie można go było wykorzystać, no to kończył tak, jak kończył. Jeżeli resort uznawał, że może być do czegoś w przyszłości użyty, takim człowiekiem był agent, który rozpracował trzeci zarząd główny i zresztą brał udział również w rozpracowaniu siatki Pileckiego, czyli Kazimierz Czarnocki. On, proszę Państwa, zrobił karierę w Polsce Ludowej. No, był prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na przykład. Chciałem się zapytać, czy i jakie kroki Państwo, czy Panowie, czy instytucje podejmowali, żeby raporty Pileckiego odnaleźć, czy w archiwach amerykańskich, czy brytyjskich, czy jakie są szanse, na jakim etapie te poszukiwania są? Bardzo byłbym wdzięczny za komentarz. Raporty z Auschwitz są opublikowane i są znane, natomiast dotychczasowe prace przede wszystkim historyków IPN-u, które zmierzają do odnalezienia tej spuścizny, którą została po Pileckim, no trwają cały czas i szukamy. To bardzo możliwe, że gdzieś w pewnym momencie jakaś szufladka Anglii przede wszystkim chyba otworzy i będzie... Czy chodzi o czas, czy chodzi o... który musi minąć, żeby zostały otwarte? Znaczy czas to już chyba w ogóle minął, no ten, który była archiwa brytyjskie tak nakładają na dokumenty. Tylko to też zależy od tego, czego dotyczyły te dokumenty. Także no, te prace poszukiwawcze cały czas trwają. Czyli jakieś instytucjonalne tam... No Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum IPN-u cały czas szuka. Proszę Państwa, też warto o tym powiedzieć, że w momencie, kiedy Pilecki zostaje wysłany z misją do Polski, wszystkie te struktury pozostałe po rządzie polskim na uchodźstwie, już w tej chwili nieuznawany, i myślę tutaj o Sztabie Naczelnego Wodza, o II Korpusie, one jednak działają na rzecz państwa polskiego, czyli materiały nie spływają do wywiadu brytyjskiego, czy też do CIA, tylko generalnie ja przypomnę, że WiN podejmuje współpracę z CIA dopiero w roku 50 i jest to wynik prowokacji resortu bezpieczeństwa. Chodzi o wyciągnięcie kasy i wprowadzenie swoich agentów do punktów szkoleniowych w Niemczech. Natomiast to jest bardzo silnie akcentowane w tych siatkach, o których mówiłem na początku, że zbieramy dla Polski i idzie to do Polski. I moim zdaniem te materiały powinny być w SPP albo w Instytucie Sikorskiego, tylko albo nie jesteśmy w stanie tego znaleźć, mimo że od wielu lat archiwiści z Instytutu Pamięci Narodowej obydwa archiwa przeszukują, no albo w momencie, kiedy następowała samolikwidacja drugiego korpusu, ten materiał po prostu został wyprowadzony. Natomiast pierwotnie, żeby było jasne, to nie było tak, że Pilecki zbierał informacje, one trafiały do drugiego korpusu, albo nie, trafiały od razu do MI6 albo do CIA. Nie, proszę Państwa. Wielu konspiratorów wręcz
działających na terenie kraju wręcz stawiało warunek, że będą zbierali te informacje, ale wyłącznie dla struktur, polskich struktur emigracyjnych. To było niezwykle istotne. Mimo że strona komunistyczna oczywiście twierdziła, że są to sługusi anglosasów i tak dalej. Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Także pierwotnie moim zdaniem na 100% one trafiły do dysponenta, czyli do osoby, która wysyłała Pileckiego z misją. A co się później z tym stało, to nie wiem. Dziękuję Państwu bardzo. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.